Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska. Może nie stało się nic niesamowitego, bo zarząd uzyskał absolutorium. To tak naprawdę powinno się zdarzyć, bo bardzo dobra ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej wykonania budżetu za rok 2016. Ale myślę, że w tej sytuacji, która jest, która się dzieje, po raz, nie wiem, za moich czasów chyba pierwszy, jednomyślność Rady pod tym względem. Myślę, że jako przewodnicząca zarządu powiatu jeleniogórskiego mogę być dumna z tego, że również radni tak dobrze ocenili pracę zarządu powiatu. Tak naprawdę nie ma tutaj warunków obocznych, że tak powiem, które mogłyby wpłynąć na taką ocenę. Niemniej jednak w ubiegłym roku zarząd powiatu nie uzyskał absolutorium. Rada powiatu nie udzieliła absolutorium zarządowi powiatu, w tym dwóch członków zarządu wstrzymało się. Zatem nie umieli ocenić swojej pracy. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku dobrze ocenili swoją pracę zeszłoroczną i możemy się cieszyć uzyskanym absolutorium.